stworzył niebo i ziemię i jak mówi Księga Rodzaju, zastępy, wszystkie zastępy zwierząt i zobaczył, że to wszystko było dobre, po prostu odpoczął. Myślę, że warto tutaj wspomnieć o odpoczynku Pana Boga. Pan Bóg odpoczął w tej wizji literackiej, to znaczy po 6 dniach pracy po prostu potrzebny jest odpoczynek. Oczywiście autorzy Księgi Rodzaju mieli tę wiedzę, że po 6 dniach trzeba odpocząć. Jakby nałożyli ją na działanie Pana Boga. Pan Bóg nie potrzebuje tak naprawdę odpoczynku. Jest wszechmogący, może działać cały czas i tak robi. Natomiast to było potrzebne ludziom, taka informacja. Skoro Pan Bóg odpoczął, to i ty też powinieneś po 6 dniach pracy odpoczywać. To znaczy, twój odpoczynek 7 dnia nie jest luksusem. To jest po prostu naturalny sposób regeneracji fizycznej, duchowej, psychicznej i czas na budowanie relacji. I dlatego my, chrześcijanie, bardzo chętnie korzystamy z tego nienapisanego przykazania odpoczynku niedzielnego. Po prostu. There's a little bit of sunshine everywhere.